Kupić dom zamiast mieszkania. I my jakby rozmawiamy i chcemy porozmawiać na naszym przykładzie, czyli rodziny 2 plus 1. Szukaliśmy albo mieszkania w Warszawie, albo w tej samej cenie jakiegoś domu, publiźniaka, lub segment. Byłem takim typowym blokersem, blokowcem, czyli osobą, która uważała, że dom nie ma sensu. Bo to tylko grudek trzeba później sprzątać. A po co mi ten grudek w ogóle jest? Nie powiem Wam, co kupiliśmy. Więc my kupiliśmy pół bliźniaka pod Warszawą. Nawet kwiaty by negocjował Ronet podczas negocjacji. Tak, cena została obniżona. Początkowo to było 1 200 000 na 935. W Warszawie za 930 000 wtedy mogliśmy kupić 45-metrowe mieszkanie. Cześć, witam cię u mnie na kanale. Na kanale, na którym rozmawiam sobie o nieruchomościach, o inwestowaniu w nieruchomości i o tym, jak te nieruchomości mądrze sfinansować. Dzisiejszy odcinek: Kupić dom zamiast mieszkania. A ze mną w studiu jest Elena Szczepankiewicz, moja wspaniała żona. Cześć. Ponieważ, no, moi drodzy, my dzisiaj Wam opowiemy na, naszą historię, nie Waszą, naszą historię, być może Waszą, jak zamiast mieszkania wybraliśmy dom. Pokażemy Wam z naszej perspektywy. Jak to wyglądało? Z jakiego poziomu startowaliśmy, jakie mieliśmy przemyślenia w głowie i jak to wygląda już w praktyce po roku mieszkania we własnym domu? Stąd właśnie moja żona, która widzi miała inną perspektywę niż ja. Mamy dużo rzeczy wspólnych, ale czasami po prostu każdy z nas, no wiadomo, jak to, jak to z ludźmi, prawda? Oczywiście. Dobrze, powiesz coś o założeniach? E, tak, założenie. Przede wszystkim jakby rozmawiamy i chcemy porozmawiać na naszym przykładzie, czyli rodziny 2 plus 1, czyli my z Ronaldem, nasz wspaniały synek i jeszcze plus 1, czyli nasz pies. Natomiast e, też nasz wybór e, jakby podczas naszego wyboru braliśmy pod e, rozwagę też opcję 2 plus 2, czyli potencjalnie drugie dziecko. Dokładnie, na razie pas. Ale nie wykluczamy, <laughs> tak, że Przy najbliższej przyszłości tak, może nasz, to się Nasz wydawać. syn nie ma trzech lat jeszcze, także kto ma dzieciaka, to nie rozumie dlaczego. Na razie pas, ale nie wykluczamy. Więc kolejne założenie jest takie, że szukaliśmy albo mieszkania w Warszawie, albo w tej samej cenie jakiegoś domu, półbliźniaka lub segment gdzieś pod Warszawą. Nie wykluczaliśmy również Warszawy, natomiast no, szukaliśmy po prostu alternatywy. Tak? Mieszkanie lub w tej samej cenie dom. I naszym celem głównym zakupu było to, aby zwiększyć komfort życia z małym dzieckiem lub z dziećmi, tak? No bo jednak kto ma dzieci, ten rozumie. I ten w zasadzie odcinek w całości dedykuje wszystkim osobom, które mają dzieci lub planują dopiero mieć dzieci. No bo umówmy się, no, singiel, brak dzieci, brak zobowiązań, nawet nie będących w stałym związku, w ogóle nie myśli kategoriami, żeby ja się przeprowadzić pod Warszawę i mieszkać w domu. Co absolutnie rozumiemy, dlatego no po prostu adresujemy ten odcinek do wszystkich rodzin z dziećmi. Także naszym celem głównym było to, żeby zwiększyć komfort życia z małym dzieckiem, być może z dziećmi, a tym samym zwiększyć komfort życia nasz wspólny. No bo jednak mały dzieciak jest bardzo wymagający i nie ma co tego tłumaczyć, no bo tak jak wiadomo, kto jest naszymi odbiorcami, także te osoby to doskonale rozumieją. I teraz nasza perspektywa. My całe życie mieszkaliśmy w blokach. Większość życia nie znaliśmy się więc oddzielnie, ale w blokach, w wielu różnych lokalizacjach porzucanych po całym świecie, i ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że ja jestem takim typowym, byłem takim typowym blo blokersem, blokowcem, czyli osobą, która uważała, że dom nie ma sensu. Bo to tylko ogródek trzeba później sprzątać. A po co mi ten ogródek w ogóle jest? Ja do mieszkania wchodzę, zawsze nagrzane, nic nie potrzebuję tam w ogóle robić, jak, jak to przy domu. A przy domu zawsze jest co robić, zawsze jest coś do naprawienia, zawsze coś i tak dalej. Także moja perspektywa była taka, że nie potrzebuję w ogóle mieszkać w domu. A jak to u Ciebie wyglądało? Jeszcze pamiętam Twoje aspekty w kontekście koszenia trawy. Przecież nie będzie kosić trawy codziennie. A, tak, tak. Były też takie rozmowy. Nie, nie koszę trawy do dzisiaj, nie koszę, nie <noise> lubię tego robić. <noise> Natomiast no ja też całe życie mieszkałam w bloku, swoje pierwsze mieszkanie kupiłam w bloku, co prawda miałam mały ogródek, więc to już było jakiekolwiek poczucie tego, że fajnie wyjść na zewnątrz, szczególnie w ciepły okres roku, usiąść, trochę poczelować, szczególnie jak nie były dziecko, poczytać książkę, pogadać, więc jakby namiastka ogródku dużo zmieniło w kontekście tego, że to na pewno było must have. Chociaż przez ostatnie lata z Ronaldem, to już mieszkaliśmy w mieszkaniu bez ogródka, co trochę był dyskomfort, przynajmniej dla mnie. Mnie tego brakowało bardzo. Okej, okay. i tak wyszliśmy gdzieś tam, znaczy poszliśmy w życie nasze, powiedzmy. Pojawił się młody, mieszkaliśmy w mieszkaniu, które miało w okolicach 56, no pod 60 metrów kwadratowych. To były trzy oddzielne pokoje. Znaczy salon był z aneksem kuchennym, czyli dwa oddzielne i salon z aneksem kuchennym. No i to w początkowej fazie życia młodego, w pierwszych miesiącach zdawało egzamin, no bo jeden pokój był na YouTube'a, jeden pokój był salonem, więc tam dużo się część dnia spędzało, no ale jeden był sypialnią, tak, I, i tego pokoju czwartego zdecydowanie bardziej brakowało. I myśleliśmy, co dalej, tak? I teraz tak, my mieliśmy zdolność w okolicach 1 dwieście, miliona czterysta tysięcy złotych, na coś takiego mogliśmy sobie pozwolić, no i nawet patrząc tą, tą gór, na tą górną granicę, ten milion 400 tysięcy, no to dzieląc przez 20 tysięcy z metra, to mogliśmy sobie pozwolić na 70 m, 2 czyli akurat ten czwarty pokój by jeszcze tutaj wszedł i nic poza tym w zasadzie, tak? Alternatywą był, znaczy powiem Wam, co kupiliśmy, więc my kupiliśmy Pół pod Warszawą w okolicy miejscowości Radzymin, to jest do centrum Warszawy. Dojeżdżamy w okolicach godziny, jak są korki, pół godziny, jak korków nie ma, do centrum, czyli same centrum, wiecie, pod pałac. Więc lokalizacyjnie dla nas jest, jest bardzo dobrze. Kupiliśmy to za 935 tysięcy złotych. to jest 140 metrów. 2021 rok oddania do użytkowania, 2022 rok zamieszkali, właściciele, nie byli to fliperzy. Sprzedali nam z początkiem 2023, z końcówką marca. Całkowicie wykończone. Wszystkie meble zostawili. Nawet kwiaty by negocjował Ronald podczas negocjacji. Tak. Cena została obniżona. Początkowo to było 1 200 000 na 935, także spore pole. Sporo w dół, żeby nie było, ja nie jestem takim genialnym negocjatorem, po prostu to, to, to mieszkanie stało tak długo. Wiecie, ten okres był kiedy, ja to robiłem, że ceny spadają, nikt tego nie kupował, więc właściciele sami zjeżdżali, aż się zaopalił nasz pułap, po prostu i nam się pojawiło, i jeszcze trochę tam zbiliśmy i, i kupiliśmy. Także mieszkamy od marca 2023 w Warszawie za 930 tysięcy, wtedy mogliśmy kupić 45-metrowe mieszkanie. Wykończony pod klucz z jakimś jednym lub dwoma miejscami postojowymi. Także no w ogóle nie chodziło w grę, tak? Nie było tutaj co porównywać, to no bo 45 metrów nas kompletnie nie interesowało. Szukaliśmy czegoś w końcach 60, a tutaj mieliśmy taniej niż za 1,4 mln, bo aż półtora, pół miliona taniej. Dom, który spełnia absolutnie nasze oczekiwania pod kątem lokalizacyjnym, pod kątem cenowym, to jak jest wyposażony, jak jest wykończony, tak? I. Tak, że było jakby do, do naszej akceptacji. Wiadomo, że nic nie było idealne, natomiast biorąc pod uwagę, co mieliśmy do wyboru jako oferty do, do rozważania, no to zdecydowanie to było do zaakceptowania. Tak, i teraz coś może być kontrowersyjnego, a mianowicie my nie planujemy tutaj zostać całe życie. Jesteśmy, Jak to my? My jesteśmy osobami, które się bardzo często przeprowadzają. Znamy się z Reną 7-8 lat, no to w tym czasie z 8 razy, 9 razy. Się przeprowadziliśmy z całym naszym ruch. wiecie, Majdanem, nie, w samochu, przyczepka, Toraz Bieszczady, rok temu sprzedaliśmy wszystkie nieruchomości w Warszawie. Teraz powrót z powrotem, znaczy powrót do Warszawy, więc no, było tego dużo. I też nie planujemy tutaj długo mieszkać. Myślimy, żeby wyprowadzić się, jak syn będzie miał około 5-6 lat, i wrócić do Warszawy, ale już do domu pod Warszawą. w Warszawie, znaczy w Warszawie, teraz pytanie w której lokalizacji? Tak Dom sobie? segment, jakby. Tak. Y gdzieś tam w wybranych nas lokalizacjach, ale w mieście. Także to jest nasza perspektywa. My nie myślimy kategoriami, że staniemy tutaj całe życie, więc gdy już znacie tę perspektywę, no to przejdźmy po prostu do tego, do tych takich, myślę, że takich naszych spostrzeżeń, dlaczego znaczy minął już prawie rok, nagrywamy to w lutym 2024, czyli mieszkałem prawie rok tutaj i mamy już spostrzeżenia, które tylko no, z mojej perspektywy, myślę, że z też Ugruntowują nas tak. to, że ta decyzja była jak najbardziej słuszna, że, że to było to. Tak? tak, ja może tylko dodam ze swojej strony, wytłumaczę dlaczego nie planujemy tu zostać tak docelowo na dłuższy, dłuższy, nie wiem na przykład na 10-20 lat. Jeżeli po prostu to chodzi o nasze priorytety, to nie znaczy, że nam jest tu źle, tylko chodzi o to, że za 5-7 lat, ze względu na to, że nasz syn na pewno wejdzie w nowy etap, czyli przede wszystkim szkoła. To chcemy, jakby biorąc pod uwagę te priorytety, które się pojawią u nas w życiu, zmienić jakby też nasze miejsce zamieszkania. Więc to tak, resumując, tylko że to nie znaczy, że nam jest tu źle i że tak, żałujemy tak. naszej decyzji. Nie? I to jest trochę kontrowersyjne, no bo wiele Polaków myśli kategoriami, żeby te, że muszą mieć tam własność, bo tutaj chcą mieszkać całe życie. Natomiast ja wychodzę z założenia, że, że tak właśnie nie jest. I nawet jeżeli to byłby ten nasz dom docelowy, to pewnie na starość i tak byśmy się z niego uprowadzili, bo nie jest potrzebny nam tak duży dom, i tak dalej. Oczywiście ja, ja nie jestem w tym wieku, więc łatwo mi się mówi z perspektywy 38-latka, natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że nie potrzebuję tu mieszkać całe życie. Chciałbym gdzieś indziej jeszcze pomieszkać, i wbrew pozorom wiele osób tak myśli. Nie przywiązują się ludzie tak bardzo do, do adresu, tak? Raczej myślą kategoriami, jak ułatwić sobie to życie, chociaż są różne sytuacje. Tak. To dlaczego wybraliśmy jednak zakup z tak. segmentu bliźniaka, tak de facto. Mamy część bliźniaka. Dobrze, więc pierwszy punkt, no, najważniejszy, no to właśnie w cenie mieszkania możemy mieć swój własny dom. Jeszcze raz powtórzę, w Warszawie Taki dom jak dzisiaj można kupić właśnie pod Warszawą w granicy 1,2, 1,5 miliona. Bardzo podobnie wykończony. Jest to, mam nadzieję, że gdzieś tutaj montażyści przełożyli, wiecie, te przybitki tego domu, że, że widzicie go właśnie w tym momencie. Jest to standard, który nam odpowiada, tak? No pamiętajmy, kupiliśmy go 6600 metra. Z wykończeniem. Z wykończeniem, z meblami działka 600 metrów kwadratowych, także cena do tego, co dostaliśmy, to dla mnie to 10 na 10 było, tak, więc jakbym mógł dopłacić 500 tysięcy i mieć wyższy standard, to i tak bym z niego zrezygnował, bo ten nas jak najbardziej zadowalał, więc dlaczego dom? No bo za tą cenę w Warszawie mielibyśmy mniejszy standard lub podobny standard, ale dużo mniej metrów kwadratowych, tak, to są i te wszystkie, wiecie, udogodnienia typu właśnie ogródek, no zaraz o tym opowiemy. No. Tak, tak, tak. tak. Ok, więc kolejne z takich elementów, na które zwróciliśmy uwagę, no to ponieważ, tak jak wspomniałem, my się przeprowadziliśmy ze względu na to, żeby nam ten komfort życia zwiększyć, ale komfort życia właśnie z maluszkiem, no to jeden z takich kluczowych elementów, które, dla których przeprowadziliśmy się do domu, no to jest ogródek, tak? Powiedz coś więcej, proszę. W zasadzie taka przestrzeń, gdzie jest bezpiecznie dla dziecka, żeby on się... Tak, bawić. tak, wiecie jakby ja podsumuję to jednym wydarzeniem, które e, myślę, że zapoczątkowało to, że byłam absolutnie o ile miałam trochę niepewności czy faktycznie podjęliśmy dobrą decyzję i jednak kupiliśmy ten bliźniak i tak dalej z tym e, koszeniem trawy szambo i wszystkimi innymi butami posiadania jednak domu a nie mieszkania e, na początku maja, czyli nasz syn miał wtedy e, rok i 7 miesięcy nawet niepełne 7 miesięcy. E, jedliśmy je, e, obiad. E, wszyscy razem we trójkę przy stole obiadowym. I nasz synek zjadł i jakby powiedział na swój sposób oczywiście nam, że chce iść na zewnątrz się bawić. Już było ciepło wystarczające. I on nagle sam Wyszedł, po prostu otworzyliśmy mu drzwi z kuchni na ogródek, i on poszedł się bawić. Pierwszy raz, raz nasze dziecko po prostu samo potrafiło pójść, się zająć sobą bez naszego zaangażowania, tylko powiedział, że on chce wyjść. Ja pamiętam ten szok, że zostaliśmy w końcu tak na spokojnie, jest cisze, jest spokój, bo dwójkę przy stole z Ronaldem mogliśmy spokojnie sobie zjeść obiad, i to było niesamowite po prostu przeżycie, że widziałam, że tak, że my dobrze zrobiliśmy, bo po prostu mamy ten komfort, którego nam bardzo brakowało w mieszkaniu. I ten ogródek, e, już nie wspominając o naszym psie kochanym Rosiku, e, który po prostu, pomimo tego, że też całe życie e, mieszkał w mieszkaniu, to nagle na okres letni zaczął mieszkać po prostu na zewnątrz. Bo, w budzie po prostu, w budzie, bo tam chciał, chciał mieszkać. tak. Nie chciał już wchodzić do domu, więc to było też niesamowite, jak też nasz pies się odnalazł po prostu z tym ogródkiem. E, I nasze dziecko, które po prostu całe dnie, jak był tylko ciepły okres, czyli od e, maja po prawie, że po październiku bo była bardzo ciepła pogoda tej jesieni, non-stop spędzały czas na zewnątrz. Nie trzeba było ani go ubierać, co jakby kto ma dziecko w wieku dwóch, trzech lat rozumie, że samo ubieranie dziecka i przybieranie na to, po to, żeby wyjść na zewnątrz to zajmuje no chyba co najmniej pół godziny. Jak ktoś ma szczęście to szybko ogarnia, to po prostu pozdrawiam i zazdroszczę. Nie trzeba było ani przybierać, ani myśleć o pampersach, nie trzeba było myśleć gdzie teraz pójść, a że jak dojść, a że on jest, czy on jest najedzony, a czy mam ze sobą spakowane to wszystko. Po prostu to wszystko jest pod ręką, i to jest niesamowite. Przynajmniej dla mnie, myślę, że dla Ronalda, po prostu ułatwienie życia na co dzień. Już nie mówiąc o takich różnych aspektach przyjemności, że i my możemy się zrelaksować, to jest przyjemnie, po prostu mamy tą przestrzeń, mamy świeże powietrze, i po prostu jest miło nawet wyjść sobie z chybatą, kawką na zewnątrz, usiąść na zwykłą nawet krzysełko albo najlepiej na trawie i mieć te 10-15 minut na świeżym powietrzu. Dokładnie. Więc dla mnie to jest super. Dokładnie tak jest. Jeszcze jak znajomi przyjeżdżają, można coś się rozłożyć. No, wiecie, ta działka 600 m kwadratowych, no, sporo część zajmuje dom. Tak? Ja myślę, że, że połowa tej działki to jest dom, no, ale druga część no, to jest po prostu ogródek. I, I przyjemnie, naprawdę przyjemnie jest to mieć. I mówię to z perspektywy osoby, która tego nie potrzebowała w ogóle. Tak? Uważałem, że jak chcę wyjść, jak potrzebuję ogródek, to mogę iść do parku i tak dalej. Oczywiście, że mogę i dalej lubię chodzić do parków. Natomiast. Co innego jest wziąć, powiedzmy, nawet laptopa, jeżeli poczułem boję popracować, otworzyć okno i jestem już na ogródku i sobie siadam i pracuję. A co innego jest iść gdzieś tam do parku. No, to są zupełnie inne, jakby, odczucia, doznania, i uważam, że nie ma sensu tego porównywać. I tutaj zaznaczę, że ja dalej nie, nie lubię kościć trawy i dalej tych trawy nie koszę po prostu. My należymy do osób, które nie... Nie trawy. Nie koszą trawy w ogóle, nie, wiecie. Trawa taka, fajnie dziecko ma gdzieś się chować i tak dalej, nie. Pies też ma swoje jamy wtedy, rozumiecie. Nie, naprawdę no, jest taka, że jak już jest za wysoka, czyli dla większości ludzi już bardzo za wysoka, no to przyjeżdża gościu i, i kosi tu trawę, płacę za to trzy stówy, i... Jest raz na półtora, dwa miesiące u nas. I no, dla nas tak. jest to wystarczające. Jakby my właśnie w taki sposób podchodzimy do ułatwienia i uproszczenia swojego życia. Tak, no 300 zł raz na półtora miesiąca, mój czas jest zbyt cenny. Ja nie, nie czuję przyjemności. Rozumiem, że są osoby, które gdzieś tam myślą kategoriami, że, że one się wtedy relaksują, słuchają czegoś itd. i tak dalej. Jak najbardziej szanuję. Popieram, tak? Natomiast to nie moja bajka. Przyjeżdża gościu, kości i cześć. Nie potrzebuję trzymać nigdzie tej kosiarki, serwisować tej kosiarki. W ogóle problem z głowy, nie? Facet przyjeżdża i zostaje 270 zł i, i cześć. I to nie trwa cały sezon, tylko co są w roku, to za 4 razy kosi, nie więcej, bo zimą to trawa nie rośnie praktycznie w ogóle, nawet teraz na patrzę jest taka jak, jak pamiętam, jak była jeszcze jesień, nie? Więc to, to, to w ogóle nie ma tematu. Okay. kolejna rzecz, która powoduje, że dom pod Warszawą jest na plus, zostajemy jeszcze w kontekście zieleni, no to jest bliskość natury. No my mieszkamy w takiej miejscowości nazywa Stary Kraszew. To już jest bardziej szczegółowo niż niż Min. I to jest po prostu wioska, tak? No mamy z każdej strony pole, traktor jeździ orze, pole i tak dalej. Wszędzie jest bliskość natury. No, ptaszki ćwierkają, chociaż to wiadomo w mieście też ma miejsce, ale ta bliskość natury jest dużo bardziej, ona jest wyjątkowa. Tak? W mieście no, jest jednak miasto i ta natura, tu jest natura i są domy. To jest jakby odwrócenie w ogóle tego paradygmatu, więc to na plus. Jakieś spacery z psem, czy, czy w ogóle gdzieś w ciągu dnia. Tak, ja myślę, że to jest jakby bardzo zrozumiały temat. Przestrzeń, natura, dobre powietrze, bo faktycznie one jest dobre. Tu warto też podkreślić minus tego, że my jesteśmy szczerze wsi, sąsiedzi mają jeszcze mniejsze dzieciaki i jeździ z wózkiem. Mm -hmm. Nie było gdzie z tym wózkiem jeździć, nie? No bo wiecie, to jednak po jakiejś polu, no nie będzie jeździł, bo tym dzieckiem tam rzuca i tak dalej. I to było dla nich spore utrudnienie. Więc... Tak, to jest no niestety minę, że jakby jak... my też nie mieszkamy w Minie bezpośrednio, tak? tak? Czyli no, mieszkamy... w miejscowości, która nie, nie mieszkamy w miejscowości, tylko w jakimś większym mieście jest tylko Taka, wieś, jeść, po prostu wieś, no. Tak, my mieszkamy na wsi i no i na wsi niestety nie ma chodników i nie ma takich jakby przestrzeni U nas na dróg. Się nie ma chodników. Tak, tak, no ale też w sporo miejscowości nie ma chodników, więc jakby na to, jeżeli faktycznie macie dziecko jakby i wiecie, że potrzebujecie, bo na przykład dziecko spi w wózku, no to zwróćcie uwagę też na przykład na chodnik. My już nie potrzebowaliśmy tego tematu, natomiast no jakby to jest pewny minus, no taka jest prawda. Mhm. Za to plusem tego, że mieszkamy właśnie w, w małej miejscowości jest to, że no dużo prościej było zorganizować miejsce w żłobku, podejrzewamy, że znaczy wiemy już, że w przedszkolu również i podejrzewamy, że w szkołach też jest to jakby Czyli tu trochę obalamy mity, wiecie, pod tytułem, że no, mieszkasz pod miastem, to trzeba jechać do miasta, nie? No to ten, tracisz ten czas na dojazd do miasta w kontekście, mówimy, małych dzieciaków, Tak, ja myślę, że y, nawet ja osobiście o oso sobie powiem, że dla mnie na przykład miejscowość typu Radzymin to była na zasadzie... Tam nic nie ma, co tam robić? Jakby kiedy jeszcze nie mieszkałam tak, tak jak teraz. Natomiast teraz z perspektywy czasu, widzę, że w takim małym miasteczku paradoksalnie ale jest bardzo dużo. Różnych możliwości, atrakcji, zajęć, restauracji, nawet e, miejsc dla dzieci, e, klubów dla dzieci, właśnie żłobków i prywatnych placówek, i państwowych placówek. Więc e, ja, ja żyłam w no, niepoprawnym, złym przekonaniu cały czas, zanim tu się przeprowadziliśmy. Ja się obawiałam, że nie będę miała gdzie spędzać czasu z dzieckiem poza domem i tam żłobkiem. Natomiast no tak nie jest. I są wspaniałe parki też porobione. Są kluby dla dzieci, są bawialnie, są restauracje ze względu na to, że faktycznie dużo jest rodzin, bardzo dużo jest rodzin z małymi dziećmi, to te restauracje też jakby mają kąciki dla dzieci i tak Więc jakby na pewno, jakby polecam też sprawdzę te mniejsze miejscowości. miejscowości tak, że nie, nie bać się małych, my za małe miejscowości ułożymy miejscowość, która ma 10 tysięcy mieszkańców. Z perspektywy Warszawy to jest, to jest bardzo mała miejscowość. I takich miejscowości się obawialiśmy. Myśleliśmy, że to jest po prostu przystanek na drodze do Warszawy i nic więcej, nie? A nieprawda, zupełnie nieprawda. Takie małe miejscowości mają bardzo dużo do zaoferowania i już nie mówimy z perspektywy, wiecie, że my mieszkamy koło miejscowości Radzymin. Tylko w ogóle zwracamy wam uwagę, żeby, żeby w ogóle. Tak. Być otwartym na tego typu miejscowości, bo mają bardzo dużo do za zaoferowania. Tak, i też uważam, że w niższych cenach. Na zasadzie, czy to żłobek na pewno jest, jak porównuję ceny, bo jakby wiem, jakie są ceny w żłobkach prywatnych w Warszawie, versus to, co my mamy, no to jest chyba minus 20-30% co najmniej, a czasami nawet minus 50%. I już nie mówiąc o bawialniach, różnych innych atrakcjach, więc te koszty i nawet parking, to że w małych miejscowościach parking jest bezpłatny. Słuchajcie, to jest niby mała rzecz, ale mm -hmm. bardzo cieszy. I zawsze są miejsca. Zawsze są miejsca, tak. Tak, i to nie ma stresu. Jak ja pamiętam, że ja z małym dzieckiem jeździłam, nawet żeby zaparkować przed sklepem, przed jakąś placówką, nie wiem, przed pocztą. Jeździłam w stresie, żeby znaleźć to miejsce do zaparkowania. Tu zawsze jest miejsce, zawsze i, i bezpłatne. No, i dojazd do żłobka. My w Warszawie, gdy szukaliśmy tego domu, już jeszcze w Warszawie, to już najpierw oglądaliśmy, gdzie są żłobki Montessori, które nas interesowały, i na oko tych żłobków robiliśmy taki promień, że maksymalnie te 15 minut jazdy samochodem, do 20 jesteśmy w stanie zaakceptować w jedną stronę. I wtedy szukaliśmy domów, które były wtedy dostępne, wiecie, taki był nasz gdzieś tam scenariusz, nie? A tutaj mamy także w jedną stronę do żłobka. Gdy już ruszymy spod domu, gdy już dzieciak się ubierze, łaskawie i tak dalej, to mamy 8 minut w jedną stronę. Nie, więc to jest ogromne ułatwienie, no bo kto ma dzieci, a Wy macie lub planujecie. Jeżeli macie, to wiecie, jeżeli planujecie, to słuchajcie. Często wyjście ze żłobka to nie polega na tym, że odbieramy dzieciaka ze żłobka i wsiadamy go do samochodu, tylko wychodzimy ze żłobka, 40 minut czekamy, aż on łaskawy zechce się ubrać, w naszym przypadku tak często jest, i jedziemy 8 minut do domu, nie? Jeżeli mielibyśmy, właśnie spełnilibyśmy nasze oczekiwania i kupilibyśmy dom jeszcze w Warszawie, mieliśmy 20 minut w jedną stronę, to 40 minut na sam transport plus 40 minut na ubranie się, nie? No to już jest półtorej godziny, no to, to nie, to, tak, to trzeba skracać. Logistyka wcale nie jest taka zła i, i, i dłuższa niż to by się wydawało i też nam się wydawało na początku, też jakby mieliśmy takie obawy, nie ma co ukrywać. Mhm. E, idziemy dalej, więc e, jeżeli chodzi o komfort życia z dzieckiem, to jest to zdecydowanie, wszystko tutaj jest na plus, tak? jeżeli chodzi o dom. Z naszej perspektywy oczywiście, tak? Lekarze, jeżeli naprawdę potrzeba pojechać do Warszawy, no to słuchajcie, no to mamy średnio 40 minut. To ja, jak ta mieszkam... sama, tak. Czy mieszkalibyśmy na tak. Białołęce, na przykład potrzebowaliśmy jechać do tego dobrego lekarza, który jest na ursynowie, czyli mieszkamy tu, jak y, mieszkamy, i potrzebujemy na ten sam ursynów pojechać na przykład, no to jest to, ta sama odległość. Dokładnie, więc to nie ma tutaj tak naprawdę żadnego znaczenia. Natomiast wracając już do sa samej konkretnej nieruchomości i plusów, dlaczego Dom, a nie mieszkanie, no to pod domem macie mnóstwo miejsca na parking. My na ten moment mamy trzy samochody. Na ściski jesteśmy w stanie te trzy ułożyć w taki sposób, że, że to wygląda w porządku. Jeszcze trzy, tak obok e, naszego ogrodzenia, też jesteśmy w stanie gościnnie. postawić gościnnie. I tak często bywa, że jest u nas pod domem pięć, sześć samochodów, i, i jest gdzie te auta postawić. Jeżeli chodzi o e, blok. No to potrzebujecie mieć własne miejsce parkingowe, najlepiej garażowe. To kosztuje dzisiaj, w zależności od lokalizacji, dodatkowe 50 do 100 tysięcy złotych. Dwa Waszary. auta. Jeżeli macie dwa auta, no to możecie mieć miejsce rodzinne, ale no, to jeden samochód trzeba przestawić, żeby drugi wyjechał. No, no nie. Dzieciak ryczy w samochodzie, a ty dzwonisz do żony, żeby auto przestawiła, bo nie masz kluczyka. No nie, kompletnie. Jeszcze nie masz zasięgu w garażu. To nie tak działa, nie. więc potrzeba osobne miejsca czyli 200 tysięcy złotych w niektórych lokalizacjach za dwa miejsca parkingowe. Tu, proszę bardzo, 3, 5 aut, sześć aut, jak trzeba to coś sąsiada może zaparkować. Więc ten temat jest bardzo istotny z naszej perspektywy i jest na plus. To jakby to w ogóle, jeżeli. Chodzi, wracając jeszcze do tych sąsiadów, to tutaj też mam wrażenie, że mam lepszy kontakt z sąsiadami, że wiem, kto w jakim budynku mieszka w okolicy nas. A, te, a tego nie miałem w bloku. Ja jestem bardzo komunikatywną osobą i zawsze, kiedy jadę w windzie, to przybijam piątkę z sąsiadami w, w przenośni i staram się ich poznać. No ale jak ich jest tak dużo, to ja po roku nie, dalej nie jestem w stanie wyłapać, kto jest, z tego bloku? kto jest z tego bloku, a kto przyjechał. A tu Wam powiem ciekawą anegdotę. Mamy mieszkanie na wynajem w, Warszawie, w Bieszczadach, w Ustrzykach Dolnych. No, i gdy sprzedaliśmy swoje mieszkania w Warszawie, przeprowadziliśmy się na, na zimę 2022-2023 do e, Ustrzyk Dolnych. No i przyjeżdżamy, wiecie, z tym Majdanem, z przyczepką, i ja wysiadam, i widzę jakąś kobietę, nie? Więc podbiłem do niej i mówię: Cześć sąsiadka, właśnie się wprowadzamy i będziemy tutaj mieszkać. No, ona tak, taki, tak naprawdę była taka zdziwiona, taka konsternacja, i aha, okej, okay, tam cześć, brata jestem. I poszła. I później się okazało, że ona po prostu przyjechała turystka, wiecie, na mieszkanie, na wynajem krótkoterminowym sobie wynajęła. I ja do niej wbiłem tak, do niej, nie od razu, bezpośrednio. No więc no, no tak to wygląda, że tutaj są, są na stałe i w sobie lepszy kontakt niż w Warszawie. Tak, i autentycznie jest to życie, że znaczy, a kto, czy ktoś ma soli pożyczyć, czy ktoś ma jeszcze coś tam, że jest ratowanie. I jest bardzo miło, naprawdę. Mhm. E, Okej. Okay. Jeszcze jedna rzecz chciałbym tutaj powiedzieć, i przejdziemy do Twittera, ponieważ tam stawiłem post dom czy mieszkanie w tej samej cenie. I dajcie bardzo ciekawe merytoryczne komentarze, więc chciałbym się do nich odwołać. Natomiast jeszcze na koniec trochę o kosztach życia tutaj w kontekście samego utrzymania domu. Więc nasz dom 2021 rok w ogóle nie, nie, nie ma żadnych tutaj jakichś, wiecie, napraw jakichś takich rzeczy, a z tego, co się orientujemy, no to sąsiedzi nie są zadowoleni z, z tego dewelopera i tutaj dużo do życzenia, jakieś trzeba było wykańczyć. Nasz akurat egzemplarz jest super, nic nie potrzebujemy robić, więc nie ma jakiejś takich rzeczy, że coś trzeba naprawić, że coś koło domu trzeba zrobić. Jasne, no, są rzeczy, które my samemu chcemy robić i sprawia nam to przyjemność, tak? No, ty zrobiliście jakieś namiastkę, powiedzmy, ogródka, dzięki czemu mamy żywa do domu, do tego w bloku, no, chociaż ja schodowałem papryczki, kiedyś miałem. Bardzo dużo papryczek ostrych w mieszkaniu. Nie, ale fakt ale jest taki, to... że robimy to, co chcemy jeżeli to chcemy, nawet jeżeli chodzi o jakieś zmiany, wykończenie w tym domu, i tak dalej, jakby my chcieliśmy po prostu lepiej to dostosować tak, jest... do swoich potrzeb, a nie to, że. Uważamy, to było... że to jest mit. Nie trzeba nic przy domu robić. Jeżeli masz nowy dom, to takie uśmiech nowe mieszkanie. Nie trzeba tego naprawiać czy nowy samochód, nie trzeba tych przedmiotów naprawiać. Natomiast jeżeli chodzi o koszty, same w sobie no nie ma czegoś takiego jak czynsz tutaj w naszym przypadku. Jasne są media, wiecie, typu gaz. Ogrzewanie kosztuje nas 250 zł w trakcie zimy, kiedy faktycznie ogrzewamy, czyli bardzo tanio. Mamy ogrzewanie gazowe, jest bardzo dobrze pod kątem ocieplenia ten, ten budynek skonstruowany i wykonany. Także tu jest w ogóle 250 zł za ogrzewanie, no i proszę Was, jakie w ogóle są koszty? W sezonie, nie, nie jest tak, że to cały czas tak, to są koszty. Tak, oczywiście, sezonie. za jakiś czas będzie trzeba zmienić ten piec na elektryczne, wiecie, tam pompy ciepła, bo Unia Europejska każe, ale nas już tutaj nie będzie, więc nas to w ogóle nie interesuje. To jest dla nas temat nieinteresujący. Nie Koszenie trawy, tak jak wspomniałem, około 300 zł raz na półtora miesiąca i to tylko 4 razy w roku. Szambo około 300 zł raz na 3-4 tygodnie. To jest upierdliwe, ale idzie się przyzwyczaić. Tak. I to nie jest, że to przy wszystkich domach tak jest, tylko że no, my mama duże tak zużycie kosztorzy. mamy. Tak, ale też że są domy, które mają po prostu kanalizację, więc wtedy nie ma tego kosztu. Tak, dokładnie. Wtedy jest koszt wody powiedzmy, tak? my no, nie płacimy za wodę, płacimy za prąd, no, bo woda idzie z Ziemi. No, o, problem na przykład był taki, że filtry do wody, no, ta woda nie była smaczna i raczej nie chcieliśmy jej pić, więc te filtry trzeba zmienić. To jest koszt w zależności od tego, co chcecie i jak zrobić, między 7 tysięcy złotych brutto w górę powiedzmy, nie? No, więc to są jakieś koszty. No, i tak to wygląda. Ogromna przestrzeń, każdy z pokoi jest, jest naprawdę spory. Mój syn ma większy pokój niż, niż ja miałem kiedykolwiek w życiu wcześniej, zanim się to wprowadziłem. I oczywiście można się wychowywać w kawalerce. Ja się wychowywałem do 8 roku życia, z tego co wiem, ty też, ale po co? Po co pracujemy, żeby mieć tych pieniędzy więcej, żeby komfort życia zwiększać? A tutaj w tej samej cenie mamy zdecydowanie większy komfort życia. Także jeżeli myślicie kategoriami, a może, no to my jesteśmy przykładem, że tak warto, zdecydowanie warto. Co najmniej warto rozważyć po prostu mhm. sobie przetestować, przekalkulować sprawdzić. Dokładnie spisać potrzebę, oczekiwanie i po prostu rozważyć taką opcję, a już później oczywiście zdecydować, czy jednak mieszkania. No bo każdy ma swoje jedno uzasadnienie prywatne i nie ma e, jednoznacznych odpowiedzi tak albo nie. Natomiast do rozważania na pewno zachęcamy. Tak, uruchamiam Twittera i czytam komentarze. Ok, e, pierwszy komentarz. Musisz kupić drugie auto, musisz je utrzymać, musisz dojeżdżać wszędzie. Musisz poświęcać czas na dojazdy, który stanie się dla Ciebie później bezcenny. Zacznijmy od auta. Tak, to to w kolei. Mhm. Bo część rzeczy też omówiliśmy, więc tak w skrócie tylko będziemy. Tak, więc tak, warto jest posiadać drugi samochód. My jesteśmy na etapie posiadania trzech, ponieważ jeden sprzedajemy i zostaną docelowo dwa. Ale zaczynaliśmy tutaj mieszkać z jednym tylko i wyłącznie samochodem. Przez 9 miesięcy mieliśmy jedno auto i z dwoma jest lżej, ale z jednym dawaliśmy radę. Absolutnie. I to jedno służyło głównie po to, żeby do żłobka zawozić dzieciaka, czyli było takim samochodem, wiecie, na, na stand-by, że w razie czego trzeba do żłobka pojechać, to. Czyli druga osoba nie mogła z niego korzystać dalej niż w promieniu żłobka. No i te, te problemy rozwiązywaliśmy tym, że zamawialiśmy Ubera. Tak? Uber przyjeżdżał, zawoził mnie do Warszawy, płaciłem za to 80 zł. Uber mnie zawoził z Warszawy tutaj, płaciłem za to 80 zł. 160 zł, dla kogoś może to oznaczać sporo, no ale kto ma samochód, to nie rozumie, że i tak ta nie jeździ taksówką, niż jedzi samochodem. No taka jest rzeczywistość, nie? Tak to po prostu wygląda. Tak, kwestia logistyczna to też można i da się rozwiązać poprzez dojazdy na przykład SKM-kami do najbliższych, większych miast, na przykład w naszym przypadku Radzymin, więc czasami było tak, że ja na przykład mnie Ronald odwoził samochodem pod przystanek i ja po prostu SKM-ką z Radzyminem już jechałam sobie do Warszawy. Więc jakby znów kwestia bardzo indywidualne, natomiast z naszej perspektywy to nie jest tak, że musi na pewno, musi być dwa samochody w rodzinie. My mm -hmm. jesteśmy przykładem, że jeden samochód mieliśmy przez dłuższy czas i to było, jakby dawaliśmy sobie radę. Tak, dalej jest napisane, że dziecko będzie cię potem przeklinać, bo będziesz musiał je wszędzie wozić i odbierać, bo na wioskę nic nie będzie dojeżdżać. No Dojeżdża Uber, więc to już rozwiązuje kłopot bardzo. Tak, to jest raz. Druga rzecz na pewno ważna jest, w jakim wieku jest dziecko. Czy wieku jest tak jak nasz Niko, który się wprowadził, mając półtora roku życia, no to on jest zachwycony i to widzę, że dziecko jest przeszczęśliwe z tego względu. Natomiast rozumiem, że jak dziecko już ma kilkanaście lat i ma zbudowane, jakby swoje własne życie prywatne, Puszczone nagle... korzenie, tak. które wyrwiemy i przesadzimy no, na wieś. No to rozumiem też, że to dziecko może się poczuć zle z taką decyzją, więc my. Myślę, że temat bardzo indywidualny, jak to ma w rodzinie ułożone, jakim wieku są dzieci, też jakie to są dzieci, więc na pewno nie jest to jednoznaczne, moim zdaniem. Mhm. Kolejny komentarz. Jesteśmy na tym samym etapie co w 2007 roku. Ceny mieszkań w kosmosie, ceny domów jeszcze stoją lub dopiero zaczynają rosnąć. Tak, to warto podkreślić, że ceny domów nie rosną tak, jak rosną mieszkania. Te ceny jeszcze śpią. Chodzi o to, że no, wiele domów kupują kredytobiorcy, kredytobiorcy mają niską zdolność. Program bezpieczny, który 2% mm, nie pozwala na zakup domu, więc ceny śpią, ale program Mieszkanie na Start już pozwala zakupić dom, więc prawdopodobnie te ceny za chwilę. Znajomi, którzy wybrali taki model, a mają dzieci, połowę życia spędzają jako kierowcy dla dzieci. To powiem jeszcze i połowę życia jako kucharze, połowę życia jako sprząt osoby sprzątające, no i jeszcze można do tego dodać kilka funkcji, obstawiam, nie? <grym> Zawodowych. Natomiast no, znów kwestie indywidualne moim zdaniem. Jaka jest logistyka? W jakim wieku jest dziecko? Gdzie jest żłobek? Gdzie jest przedszkole? Czy jest szkoła? E w Warszawie uważam, że znam rodziny, gdzie nawet mieszkając w Warszawie, ludzie spędzają naprawdę godzinami po prostu dojeżdżając z miejsca na miejsce w ciągu jednego dnia. Więc mhm. no, my do Warszawy jeździmy rzadko, dwa, maksymalnie trzy razy w tygodniu, czyli poświęcamy na to dwie i pół godziny więcej niż na same dojazdy, niż jakbyśmy mieszkali w Warszawie. Tak, to jest. Dla nas czas, który jesteśmy w stanie poświęcić, bo więcej korzyści, bo my ten czas możemy zaoszczędzić w ogóle. Na przykład na dojazdach do żłobka, na dojazdach do sklepa, sklepu, na tym, że nie trzeba gdzieś tam czekać i tak, no nie to, to dla mnie to się bilansuje bardzo mocno. Tak? tak? Okej, okay, pytania doprecyzowujące. Ale oboje rodziców pracujących w mieście, dziadkowie gdzieś w okolicy, gdyby nie zdążyć dziecka odebrać ze żłobka, przedszkola, wyjazd z miasta na przedmieścia po pracy, czy szkoła w mieście, czy na przedmieściu, czy są zajęcia pozalekcyjne. Czy szkoła ma świetlice? Bardzo dobre pytania, warto je sobie zadać. To też jest ważne w zależności od tego jak długo będziecie chcieli mieszkać w danej lokalizacji, czy tak jak my, może właśnie problemy szkolne w ogóle to, to nie tutaj, tylko w, innym, w innej lokalizacji. Dzięki Burza za świetne pytania. Kolejne. Wszystko fajnie, ale posiadanie domu to drugi etat. Przestrzeni niby dużo, ale w przyszłości dziecko i tak wyląduje w mieście. No, jak wyląduje, to wylądujemy. też może w przyszłości wylądujemy. My jakby chcemy przynajmniej te najbliższe lata po prostu spędzić w największym komforcie. Taki jest cel. Co będzie za 10 lat? No, szczególnie w obecnych czasach myślę, że to jest bardzo trudne do zaplanowania. Kolejne. Na mieszkaniu mieszka się wygodniej, nie trzeba zaprzątać, zapieprzać przy ogródku, mniej sprzątania, grube usterki po stronie administracji. Dowiezienie dzieci na zajęcia dodatkowe w mieście trwa dużo krócej zagrodu, w domu korzystasz 4 miesiące w roku, przez 8 grabisz liście i odśnieżasz. Może o tych liściach trochę, nie? Tak, no, bo resztę jakby odpowiedzieliśmy myślę, że w, naszym, w naszej rozmowie, natomiast liście nie, nie mamy tematu liści, bo nie mamy drzew zasadzonych i tyle. <laughs> Które rzucają liście, tak? No ale śniegu nie ma tutaj praktycznie, wiecie. Kolejny komentarz. Oczywiście, że dom, rodzina 2 plus 2, koszty życia zerowe jak w namiocie, pompa ciepła plus fotowoltaika. Pozdrawiam. Tematu fotowoltaiki w ogóle nie poruszamy tutaj, nie znamy się razem. I my nie mamy u siebie założonej, więc też jakby nic nie możemy powiedzieć od strony praktycznej w tym temacie. Kolejny komentarz. Właśnie teraz zamieniam mieszkanie na szeregowca, bo praca zdalna jest bardzo utrudniona. Gdy nie mamy z żoną osobnych pokojów, mieszkanie w centrum Wrocławia sprzedam za 700 tysięcy, 65 m. 2 Dom kupiłem za 599 tysięcy, 120 metrów zostaje 100 tysięcy na remont. Czysty zysk. No, to jest scenariusz takim, jaki my poszliśmy. Tak, tak. No, po prostu. Polecamy. Rozumiemy decyzję. Kolejny komentarz. Dla przykładu, moja siostra mieszkanie w Gdańsku, w samym centrum, 45 m2, czynsz ponad 1300 zł miesięcznie, teraz dom 170 m2 i suma kosztów przez rok to mniej niż 9000 zł. Trzeba by się bardziej wgryźć w szczegóły, natomiast jest to jak najbardziej możliwe. Wierzę, wierzę, że to jest przykład z życia wzięty. Dom to ciągła inwestycja, po 60 uciążliwa. Dziecko wyrasta z ogródka i chce na zajęcia do miasta. Po szkole podstawowej stajesz się kierowcą dzieci. Tęsknisz za miejskim zgiełkiem, masz dość błota po pas, do jazdów i umurusanych dzieciaków. W ciągu niepokój, co się zepsuje dziś. Znaczy, całkiem możliwy też taki scenariusz. My jeszcze nie mamy dosyć tego błota, popachy i wszystkich innych aspektów. Kto wie, może za pięć lat będziemy rozmawiać inaczej, natomiast wiemy, że tu i teraz jest nam dobrze. I tak to, moi drodzy, wygląda. No, zdania są oczywiście podzielone, to jest jasna sprawa. Tak? Część z Was wybierze mieszkanie i, i będzie miała w tym jak najbardziej stuprocentową rację. Tak? Każdy ma inne potrzeby każdy ma inne możliwości. No, nasze potrzeby były takie, żeby też życie z dzieckiem było prostsze. I jak się okazuje, większy dom, większy ogródek to wszystko jest na plus. Czasy dojazdów do żłobka miejsce w żłobku łatwiej znaleźć życie tańsze. To wszystko jest na plus, tym bardziej, że dojazd do Centrum Warszawy jest dla nas tak samo praktycznie krótki, jakbyśmy mieszkali na Białorusi, czy, czy w innych jakby dzielnicach naokoło Centrum Warszawy. Także no, z naszej perspektywy to, to wszystko wygląda bardzo, bardzo dobrze. Fakt, że mieszkamy dopiero pierwszy rok, no ale wszystko przed nami, tak? tak jeszcze, jeszcze tu pomieszkamy, ja, co najmniej cztery. Tak, ja tylko powiem o pewnych minusach, tak, bo o tym jakby nie, nie dotknęliśmy, bo są też oczywiście minusy z naszej perspektywy, jakby, których my widzieliśmy, że raczej tak będzie i świadomi zaakceptowaliśmy również te minusy. Na przykład, no jest zdecydowanie trudniej zamówić jedzenie na dom, więc jak ktoś jest przyzwyczajony do tego, że zamawia jedzenie, na przykład i korzysta z usług dostarczania jedzenia do domu, no niestety. Tu ta usługa jest bardzo ograniczona, przynajmniej w naszej lokalizacji. Więc no, my byliśmy świadomi, my poszliśmy jednak w wyjedzenie domowe i to był nasz cel i plan, więc rozumiemy, akceptujemy. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o minus, to również korzystanie z różnego rodzaju usług zewnętrznych, typu na przykład sprzątanie e lub opieka z dzieckiem, ewentualnie jakieś usługi takie związane z przyjazdem na dom, co oczywiście na przykład w Warszawie nigdy nie było problemem, można było zamówić po prostu z dnia na dzień taką usługę, no to tu już jest zdecydowanie z tym gorzej z dostępnością takich usług. Co nie oznacza, że jakby to że dla dużo nas. dużo gorzej. Tak, tak mhm. i że to był priorytet na przykład dla nas, że koniecznie musimy mieć dostęp do tych usług. Po prostu jest jak jest, akceptujemy, robimy co możemy. Mhm. I... Trudniej o, powiedzmy, panią, która przyjedzie i posprząta, korzystamy z takich usług. Trudniej o opiekunkę w kontekście zorganizowania, bo one potrzebują często dojechać z Warszawy. To jest do i my no, korzystamy z tych usług, natomiast no, nie było tak łatwo znaleźć e, takiej osoby, jak w dużym mieście to jest. Jak najbardziej zrozumiałe i jest to na no, minus, no, bo to spowodowało, że, że długo szukaliśmy i przez wiele miesięcy nie byliśmy w stanie nikogo po prostu znaleźć. Tak? Także tak to wygląda. A jakie są Wasze odczucia? Powiedzcie, czy wybraliście dom, czy wybraliście mieszkanie, jeżeli y, któreś z tych rzeczy, no to, to, to jakie macie odczucia? Czy zamienili, zamienilibyście swoją decyzję sprzed jakiegoś czasu na inną? Piszcie o tym proszę w komentarzu. Jestem tego bardzo ciekawy. Większość komentarzy czytam i na większość też staram się odpisywać. Także. Czy coś jeszcze na koniec? Po prostu polecamy do rozważania tą opcję. Zrobić listę za, przeciw i myśleć, rozważać, tak? Może nawet przeprowadzić się na chwilę do domu, pomieszkać i, i samemu zobaczyć. Okej, okay, moi drodzy, w tym odcinku to już wszystko. Do zobaczenia. Cześć! Cześć.